Minęło parę dni, a on ciągle w tej samej koszulce. Dla was parę dni, dla mnie może 3 minuty. Nagrywam kolejny odcinek, więc wiewiórki i bobry. Dzień dobry. W poprzednim odcinku mówiłem wam o początkach mnictwa hamerkowego, hamerowego, o przygotowaniu materiału i procesie wybijania. Zaczęliśmy o tym mówić. Dziś ruszymy troszkę dalej w tę podróż. Zajrzyjmy zatem do naszego mistrza mincerza. Bicie monet było to też, może inaczej. Dodatkowym sposobem zarobkowania dla mincerza był mincerski przywilej. Mincerz w pewnych okresach czasu lub na skutek stosownego dekretu miłościwie panującego wówczas prowadził wymianę monet na nowe. Oczywiście zawsze gorsze, z zyskiem dla siebie i dla osoby, która zlecała taką wymianę. Te gorsze monety zawierały mniej cennych kruszców, więcej tam gorszych dodatków. Żeby wymusić wymianę na ludziach, którzy byli świadomi tego, że są robieni w bambuko, mincerze otrzymywali prawo sprzedaży materiałów, dzisiaj nazwalibyśmy to strategicznych. Na przykład soli. Wówczas niezbędnej do konserwacji i przechowywania żywności. Ale mincerz sprzedawał tą sól tylko i wyłącznie za nową monetę. Jednak proces bicia tejże monety jest powolny i żmudny. Pewnej mechanizacji ulega dopiero w XVI wieku. Górny stempel o zmiennym kształcie głowicy umieszczony jest pionowo nad stemplem dolnym. Przytrzymują go prowadnice. Mincerz podnosi go nogą, posługując się tak zwanym kliperkiem. Takim, tak jak przy maszynach do szycia, coś takiego. Ma ten mincerz obie łapki wolne, więc wyciąga nimi sprawnie jedną monetkę, jeden krążek, podkłada drugi, jeszcze czysty. Nogą opuszcza górny stempel, on odpada na monetkę leżącą na tym dolnym nieruchomym i wtedy drugi mincerz przyczajony z tyłu z młotem wali młotem tym ostro w ten górny stempel dużo bardziej, silniej niż było to możliwe wcześniej. Ta metoda zapewnia za każdym razem centryczne wybicie monety, dokładne, pionowe i mocniejsze. Jest też znacznie szybsza. W połowie XVI wieku upowszechnia się kolejne ulepszenie. Mincerze rzucają w kąt młoty, już teraz te hamerki to są takie trochę kafarki. W ich miejsce właśnie wchodzi poruszany na prowadnicach kafar, podnoszony za pomocą liny, pomocnik czy ladnik go dźwiga, mistrz podkłada krążek i spadający z pewnej wysokości określonej albo pod odpowiednim ciężarem, jeżeli dociążono go od góry, na czysty krążek. No i w ten sposób powstaje moneta. Można bić monety grubsze, można bić monety o większych średnicach, krążki tak nie pękają jak przy młocie, jest fajniej. Wreszcie w roku 1572 w mennicy królewskiej w Królewcu niejaki Hans Seppel, urzędnik tej mennicy, stworzył pierwszą maszynę menniczą. Maszyna składa się z dwóch walców. Z dwóch stalowych walców, obracających się w przeciwne strony, tak jak to miało miejsce w takich starych pralkach, franiach, wyżymaczkach, i z dużą siłą te walce ściskają pasek srebra. Na jednym z walców znajduje się punca rewersu monety, na drugim walcu znajduje się automatycznie punca awersu. Spotykają się na taśmie srebrnej, ściśle do siebie przylegając i odwzorowują to, co jest na nich wygrawerowane. Możliwość wyrycia na walcu kilku stempli zwiększa bardzo możliwości produkcyjne monet takiej maszyny. Musicie wiedzieć, że pierwsze prasy tego typu na walcach miały aż 8 stempli. Walce obracały się 10 razy na minutę. Ściśle regulowano ich docisk, no, a możliwości były ogromnym skokiem naprzód w
w całej historii mennictwa. Okres hamerkowy ostatecznie w Anglii, tutaj u nas, zakończyła ordynacja mennicza króla Charlesa Karola II w 1662. No, na zakończenie jeszcze muszę wspomnieć o dwóch typach pras, które też były w użyciu. Maszyny te może mają niewiele wspólnego z hamerkami, ale w odniesieniu do mennictwa po prostu wypada o nich wspomnieć. Rysunek monety staje się coraz bardziej zawiły, coraz bardziej precyzyjny, krążki rosną, rośnie ich grubość, muszą zawierać coraz więcej kruszcu, rosną wymagania osób, które je zamawiają, w związku z tym do użycia wchodzą prasy. Prasy zaopatrzone w dźwignię, gdzie siłę przekłada się poprzez długość ramienia, Arystoteles, prawda? No i prasy balansowe, obie widzicie na rycinach, które przedstawiam. Obie z ogromną siłą nacisku pozwalają tłoczyć niezwykle precyzyjne przedmioty, są niestety znacznie wolniejsze. Zastosowanie generalnie znajdują w tłoczeniu solidnych monet o wysokich nominałach. Tutaj mówimy o donatywach, o dukatach, takich innych rzeczach. No i znajdują też swoje zastosowanie w coraz bardziej popularnym medalierstwie. Także tak pokrótce, w dwóch odcineczkach przedstawiłem wam historię hamerków. Temat rzeka, można by tam jeszcze godzinami mówić o epokowych fałszerstwach, o prywatnych mennicach, które biły fałszywe monety hamerkowe w Europie, w Polsce. No, w Europie i w Polsce, no to w sumie wówczas na świecie. Na świecie, no bo tam jeszcze Azja wchodziła w grę, ale to zupełnie inna historia. Temat szeroki, temat wspaniały. Polecam, zainteresowanym polecam książeczkę. Nie pamiętam w tej chwili imienia, nazwiska autora. Pojawi się gdzieś. O, tak. Zajmie cały obrazek, bo ja nie umiem wkleić napisów. Pojawi się nazwisko autora tutaj. Tytuł książeczki to 1000 lat monety Polski. Już troszeczkę leciwa pozycja, ale naprawdę bardzo fajna. Ja dziękuję wam za uwagę po raz kolejny. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. W szczególności obiecuję sobie to od kilku tygodni i cały czas zapominam. Mirka Biełasa miałem pozdrowić. Explorera Biełasa, bardzo fajnego długoletniego kompana, z którym często konsultujemy się przy użyciu środków komunikacji, bo on siedzi w Polsce, ja siedzę tutaj w UK, ale w kontakcie jesteśmy na bieżąco i lubimy się, przyjaźnimy się i wzajemnie wspieramy się dobrym słowem. Pozdrowienia, Mirek. On mnie ostatnio pozdrawiał na filmiku, a ja tak po macoszemu pozdrawiam go już dużo później. Ale te wszystkie filmiki, uwierzcie, są kręcone w zasadzie 2 dni po tym, jak Mirek nakręcił swój. Także zwłoka wynika tylko i wyłącznie z opóźnień publikacyjnych. Dobra, jeszcze raz serdeczne pozdrowienia dla was wszystkich. Uśmiechajcie się często, bądźcie zdrowi. Uważajcie na jakieś tam wirusy, inne świrusy. Pozdrawiam serdecznie, cześć i czołem. Cześć jak czapka.